Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Kilka Pytań Do. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Jolanta Głowacka, rzecznik Straży Miejskiej w Płocku. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Pogoda, można powiedzieć, że robi się coraz bardziej korzystna, coraz więcej osób korzysta z tej pogody, z tej pięknej pogody. Nawet Straż Miejska przesiada się na rowery, z tego co nam wiadomo. I chciałam właśnie spytać, od kiedy trwają właściwie kontrole rowerowe Straży Miejskiej? Znaczy, patrole rowerowe Straży Miejskiej właśnie przeważnie zaczynają się koniec kwietnia albo początek maja. Wszystko w zależności od tej pogody. Ale kiedy rzeczywiście utrzymuje się na dworze ładna, słoneczna pogoda, wtedy 6 funkcjonariuszy Straży Miejskiej wytypowanych do patroli rowerowych zamienia pojazdy mechaniczne, czy też przestaje mieć służbę w patrolu ekologiczne pieszych, podejście. Tak? Na właśnie ekologiczne jednoślady. Mamy 6 funkcjonariuszy, a tak naprawdę to są 2 funkcjonariuszki i 4 funkcjonariuszy, którzy mają specjalne umundurowanie na rowery, czyli krótkie spodenki, biała koszulka oczywiście z emblematami, ze wszystkimi napisami, specjalne buty do jazdy na rowerze. Każdy z nich ma swój przydzielony rower, o który czy taki rower też jest specjalnie jakoś przystosowany? Rower jest oznakowany, że jest to rower Straży Miejskiej. Ma do roweru przyczepiony jest pakiet do udzielania pierwszej pomocy. Jest bagażnik, taki specjalny też obklejony Straż Miejska z emblematem Straży Miejskiej. Tam funkcjonariusze mogą schować różne rzeczy. No i po prostu wykonują swoje czynności służbowe na rowerach. Ile właściwie takich rowerów jest i czy ta ilość jest wystarczająca? Rowerów jest 6. Myślę, że wystarczająca liczba, bo tak naprawdę to danego dnia odprawiający do służby decyduje, czy ten patrol rowerowy na pierwszej i na drugiej zmianie będzie miał służbę. I wyznacza tym patrolom rowerowym działania na terenach rekreacyjnych, czyli jest to Wzgórze Tumskie, wszelkie parki, pojawiają się strażnicy na Starym Mieście, na rowerach i wykonują takie same czynności służbowe jak inne patrole. Tylko taki patrol rowerowy no, nie stoi w korku, bo może szybciej dojechać, jest ekologiczny. I też oczywiście on wspomaga się patrolami chociażby zmotoryzowanymi, dlatego że jeśli otrzyma interwencję sprawdzenia w swoim rejonie, czy chociażby zgłoszenia, czy sam zauważy, że na przykład przebywa gdzieś osoba nietrzeźwa i trzeba jej z racji zagrożenia życia i zdrowia udzielić pomocy, no to wtedy wzywa oczywiście patrol zmotoryzowany, żeby ta osoba została przewieziona do izby wytrzeźwień. Natomiast takie patrole rowerowe są dużym zaskoczeniem na terenach wiślanych, na Wzgórzu Tumskim. No właśnie, jak reagują ludzie na te z kilku patrole. Powodów. To znaczy są pozytywne i negatywne jakby reakcje, ale powiem dlaczego negatywne. Mało osób spodziewa się tu patrolu rowerowego ze Straży Miejskiej. Poza tym nad Wisłą dużo osób jeździ na rowerach, tak? Więc strażnicy jakby aż tak mocno nie wyróżniają się na tych rowerach w grupie tych osób, które jadą. Zresztą jak jedziemy na rowerze, to aż tak strasznie się nie rozglądamy wokoło. Więc są zaskoczeniem dla osób spożywających alkohol w miejscu publicznym, dla osób, które nie sprzątają po swoich psach, a akurat wyprowadziły je na tereny zielone nad Wisłą. No i dla innych osób zakłócających ład i porządek, bo mamy też interwencje, że z góry, ze schodu wrzucane są na dół butelki, tak? Czyli i zagrożenie, i zaśmiecanie. Więc ci, którzy jakby otrzymują mandat, to są z tego niezadowoleni. Ale i pozytywne w sensie, że bardzo dobrze się prezentują, że dobrze, że są te patrole rowerowe. I mówię, one tak funkcjonują od kilku lat. No i przy okazji strażnicy mają, muszą też ćwiczyć kondycję. Przez te kilka lat, jak pani wspomniała, że już te kontrole trwają, to jeszcze płocczanie nie do końca są przyzwyczajeni
tego widoku starzyńskiego. Nie, to jest, ja myślę, że to tak jak z wieloma innymi rzeczami. Ktoś słyszał, a potem patrzy. No oni też nie są do tego, żeby stać na Starym Mieście i jakby się prezentować, tak? Oni mają tam wykonywać swoje czynności służbowe. Ma ich co prawda oczywiście być widać, tak? Można ich poprosić o każdą interwencję, bo jak powiedziałam wcześniej, wykonują takie same czynności, jak i pozostałe patrole i mają ze sobą kajdanki, gaz, notatnik, radiostacje, więc przez radiostacje łączą się z dyżurnym. Mhm. Dyżurny wydaje im polecenia, mogą prosić o pomoc, więc nawet jeśli mieszkańcy zgłoszą takiemu patrolowi rowerowemu jakąś interwencję, a jeśli oni nie mogą go podjąć, no to łączą się z dyżurnym i przekazują tą informację. Więc ten patrol rowerowy wykonuje naprawdę wszystkie czynności, takie jak i pozostałe patrole. Na pewno jest dużo szybszy, jeśli są korki uliczne, gdzieś w dotarciu do miejsca. Łatwiej też można dotrzeć w pewne miejsca. Tak, łatwiej jest dostać się w te miejsca. I ja myślę, że takie patrole rowerowe sprawdzają się we wszystkich miastach, gdzie są straże miejskie, bo nie tylko w Płocku są patrole rowerowe straży miejskiej. I nawet koledzy już dopytują, kiedy będą mieli służbę w patrolu rowerowym. Czy przez cały ten okres tej kontroli, tych patroli rowerowych, czy są to stałe osoby ze Straży Miejskiej, które te patrole wykonują i w jaki sposób one tak naprawdę zostały wybrane, żeby pełnić tą funkcję na patrolu rowerowym? Są to osoby stałe, które mają, które są przydzielane do patroli rowerowych, dlatego że dla tych osób trzeba zamówić te specjalne umundurowanie, tak? To oni mają zamawiane krótkie spodenki z napisem Straż Miejska, białą koszulkę, inną, tak? Ja mam w tej chwili służbowe umundurowanie strażników, którzy pracują w terenie chociażby rejonowych, bo są jeszcze takie koszulki polo z napisem straży, ale to bardziej do stroju moro. Oni mają białe koszulki z napisem żółtym Straż Miejska, mają specjalne, znaczy mają białe adidasy, tak? To są, żeby było wygodnie jeździć na rowerze, białe skarpetki, mają kaski są dobierane. Inne wyposażenie. A kondycja też się tu liczy? Przy zgłaszaniu się jest najpierw pytanie, w sensie kto by chciał mieć przydzielony rower. A potem, jeśli nie ma chętnych, chociaż u nas te osoby, które zgłosiły się wcześniej, są chętne, ale też mieliśmy w ubiegłym roku jakby zamiankę jednej osoby, dlatego że ona ze służby patrolowej przeszła na pracę na obiekty i mieliśmy podmianę jednej osoby, która się sama zgłosiła, że chce być w patrolu rowerowym. No to są osoby, które lubią jeździć na rowerze, które ćwiczą, biegają, trenują różne sporty, ale i sami się śmieją, że to im również pomaga w kwestii kondycji takiego patrolu do służby, bo tutaj zadyszki nie może być. Muszą po prostu mieć siłę, żeby te 8 godzin na tym rowerze wyjeździć, a raczej... Te 8 godzin, bo właśnie miałam spytać o czas. 8 godzin na rowerze dziennie to dużo. I teraz pytanie, czy ta kontrola trwa przez 7 dni w tygodniu? Mówię, odprawiający do służby decyduje, ile razy w tygodniu i na których zmianach, na pierwszych, czy na pierwszej, czy na drugiej zmianie którego dnia, bo to też funkcjonariusze jak mają służbę, bo oni pracują na 3 zmiany. Więc są dobierani tak, żeby na pierwszej zmianie były właśnie te osoby, które mają przydzielone rowery. Ich służba trwa 8 godzin. No ale wiadomo, jest odprawa, przygotowanie się do służby, jest pół godziny przerwy podczas służby na posiłek. Poza tym no, oni też zostawią rowery, podejmują jakieś czynności, tak? Coś sprawdzają. Podczas służby muszą rozpisać też notatniki, więc jeśli na tych rowerach wykonają jakieś czynności, przyjadą w różne miejsca,
no to też się zatrzymują i rozpisują ten notatnik, więc wtedy na tym rowerze nie jeżdżą, ale myślę, że to jest między 4 a 5 godzin takiego jeżdżenia. Fajnie, jak jest teren płaski, ale wiadomo, jeszcze nie widziałam, nigdy nie widziałam, żeby strażnicy jakby wchodzili chociażby mostówką, prowadząc rower, zawsze wjeżdżają, więc myślę, że no oni też dbają o tą kondycję i im zależy, poczuwają się. Od kondycji wszystko zależy, żeby te patrole wychodziły się jak najlepiej. Ja pani bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Państwu oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Moim i państwa dzisiejszym gościem była Jolanta Głowacka, rzecznik Straży Miejskiej w Płocku.